Cześć kochani, witam Was w nowym filmie. Przychodzę dzisiaj do Was z holem zakupowym z Faberlic i z moim siurosem, który mi zaraz wejdzie najlepiej na głowę. I Busiu, poczekaj chwilkę, tak? Pani tylko nagra ładnie, no. I co, mam tutaj paczkę. Jest to moje największe zamówienie. Karton może nie jest tak duży, ale kwotowo największe. I przechodzę już od razu do pokazywania. Jeszcze tu nie zaglądałam. Tylko otworzyłam karton, na początek takie wypełniacze różnego rodzaju, jak to u nich. I pierwsza rzecz, super gąbka. To jest taka gąbka nowej generacji, ja tego jeszcze nigdy nie miałam i myślałam, że to jest, będzie suche, a to jest normalnie mokre, wow. Mam dwie te gąbki, widziałam fajny test, że kobitka czyściła sobie ten dywan. Ja to wzięłam z myślą bardziej o narożniku i drugie jest dla mojej mamy właśnie na dywan albo na narożnik. Także kurczę, myślałam, że to jest suchy produkt, a to po prostu widzę, że jest mokre. Tutaj są kropelki wody, czy tam jakiegoś płynu. Było to właśnie jako gąbka nowej generacji. Jest to dosyć spore. No zobaczymy, zobaczymy. Bardzo mnie zaciekawił ten produkt. Dalej, co ja tutaj mam? O jeden. Woreczek jeden. Powiem Wam, że ciężkie to jest jak jasny gwint, ale to dlatego, że jest tutaj dużo chemii. Już przechodzę do pokazywania. Wszystko jest jeszcze zawinięte w te folie. Dużo tych folii. No jest to zabezpieczenie przed wylaniem, więc jest to ok, ale dużo tego niestety tej folii tutaj. No dużo tego jest. Nie czarujmy się. Ale można to na pewno jakoś wykorzystać. To jest taki środek przeciw pleśni, do czyszczenia powierzchni, pysznogłówka się nazywa. Jeszcze tego nie miałam, ale postanowiłam, że wypróbuję to na pewno gdzieś. Zobaczymy, zobaczymy. Następnie mam cztery, więc tutaj Wam pokażę może o. Cztery takie żele do toalet i to jest, czy to jest 5 w jednym? Nie, to jest żel do czyszczenia toalet Morska Świeżość, bo jest jeszcze do wyboru chyba jeden albo nawet dwa, nie, chyba jeden. Więc mam cztery te żele do toalet, była fajna promocja, tego jeszcze właśnie morskiego nie miałam. Ostatnio zamawiałam, wzięłam też, bo w promocji były dwa płyny do czyszczenia. No ja akurat czyszczę tę podłogę, a to jest skondensowany, uniwersalny biopłyn cytrusowy, więc jeden dla mnie, jeden dla mojej mamy. A co do żeli, do toalet to też 50-50, pół na pół. I ostatnia rzecz już z tej torebeczki, to jest taki środek, uniwersalny środek do czyszczenia łazienek. Ja już taki jeden mam i super się sprawdza, do tego można kupić spryskiwacz, ale niestety nie było na razie, był wyprzedany, więc kupiłam no, sam środek. Będę musiała dokupić ten spryskiwacz, ponieważ jeden ten środek ma moja mama z tym spryskiwaczem, a ten chciałam zostawić dla siebie, no więc potrzebuję dla siebie też spryskiwacz, bo to jest takie płynne. Następnie mam kolejny worek. I tutaj jeszcze jeden i jeszcze jeden i karton teraz będzie pusty, więc może przejdę do tego, co tutaj jest pojedyncze. I to jest szampon, słuchajcie, dla mojego psa. Od niedawna właśnie Faberlic wprowadziło szampony dla psów i to jest szampon dla psów o sierści krótkiej i gładkiej, więc taki szamponik. Mam nadzieję, że będzie w porządku i będzie się fajnie pienił. Kolejny woreczek, to tutaj widzę, mam katalogi, tak będą wyglądały te najnowsze katalogi, tutaj znowu jest fajna oferta, więc warto dołączyć do Faberlic. Ja oczywiście nie jestem konsultantką, zapomniałam wspomnieć na początku, jeżeli jesteście tutaj nowi na kanale, zamawiam sama dla siebie, ale dam Wam na dole link i grupę do zalogowania się. I do grupy mojej kuzynki, która prowadzi właśnie tą grupę i jest konsultantką. I tam fajne testy są. I tutaj jest już dużo różnych rzeczy, więc przechodzę po kolei. Tutaj mamy takie zawiniątko, a jest to... Wow! Wygląda opakowanie super. Tlenowa pianka do mycia twarzy.
Teraz była coś takiego jak mrzawka, wiosenna mrzawka promocji, coś takiego, więc to zakupiłam sobie trochę kosmetyków. Jestem bardzo ciekawa tej pianki. Wygląda opakowanie ekskluzywnie. Kartonik tak się ładnie mieni. A sam kosmetyk jest no, dosyć duży. Właśnie niby ta tlenowa seria jest fantastyczna. Muszę się sama przekonać. Następnie mam kolejne mydło kuchenne, moje już się kończy. Tym razem wzięłam sobie o zapachu orchidei. Także mydełko. Kupiłam, słuchajcie, pasty wybielające. Tych jeszcze nigdy nie miałam. Ale jedna właśnie z widzek wysłała mi na Instagramie, czy to było chyba, czy na Facebooku, zdjęcie właśnie tej pasty i testu przed i po zębów. I efekt był fenomenalny, więc zamówiłam dla siebie, dwie dla mojej mamy i jedną dla mojej cioci i będziemy testować, czy faktycznie ta pasta jest taka super. Napisane jest tutaj wybielanie i detoks, także cztery pasty były akurat w promocji, więc super, superancko. Następnie też z promocji wzięłam dla siebie taki szampon głęboko oczyszczający włosy i skórę głowy. Pierwszy raz go również będę miała. Następnie mam krem do rąk i to jest o zapachu oliwki i bergamotki. Następna rzecz, jest to regenerujący szampon do włosów przetłuszczających się. Też tego jeszcze nie miałam, więc dużo nowości. Kolejna rzecz, już te żele miałam, ale o innym zapachu. Tutaj akurat mam malina i biała czekolada, więc podejrzewam, że będzie pachniał włosko. Ja już zużyłam ten miętowy, teraz jestem na tej piance, co Wam ostatnio pokazywałam, pomarańczowej i pod prysznicem mam tą konfiturę wiśniową. Naprawdę pięknie pachną te żele. Tutaj mam krem do stóp. Wzięłam go, bo tam mi akurat korzystnie wychodziło przy moich dużych zakupach. I to jest ten balsam gładkie pięty. Ja już go mam i używam. I pachnie bardzo fajnie. Naprawdę podoba mi się ten zapach i super działa. Więc myślę, że to będzie chyba mój ulubieniec. Ale jeszcze się za szybko nie chwalę. Następnie mam już kolejne opakowanie, bo jest naprawdę świetny, trwały eyeliner czarny. Już jeden mam, używam. Jest naprawdę super. Na tej samej grupie, o której Wam przed chwilą mówiłam i link będzie w opisie, jest również test, jak ja sobie tam pomalowałam kreski przy makijażu, więc możecie zobaczyć, jak on wygląda. I tutaj mam maskarę i pomadkę, wydłużający tusz do rzęs i płynna pomadka Stay True, która jest bardzo, bardzo rozsławiona, więc chciałabym się przekonać. Wzięłam sobie kolor taki nudziakowy, nie wiem, czy nie będzie za jasny z kolei. Wygląda na dość jasny, no ale zobaczę. To jest właśnie matowa. Ja ostatnio tych matowych nie używam, ale kurczę, wszyscy to tak polecają, że mówię, muszę się sama przekonać. I następnie ten tusz, który wygląda w ten sposób, taki czarny. Mam nadzieję, że tutaj jest szczoteczka silikonowa, ale nie będę go otwierać, bo być może poleci w jakimś rozdaniu. Na razie go nie będę otwierać. Tutaj mam pomadkę, a właściwie balsam do ust. Taki, o, nie wiem, czy to jest z kolorem, to na pewno pójdzie na jakieś rozdanie, bo ja już jeden mam, ale właśnie nie wiem, czy dokładnie ten, ja mam chyba ciut inny. On raczej chyba jest z takim delikatnym kolorem, ale pewności nie mam, bo już nie pamiętam. I ostatnie, czekajcie, ostatnie dwie rzeczy. W ogóle to zamówiłam sobie próbki perfum, ja ich nie widzę, nie wiem. Może są gdzieś dołożone, ale jeszcze się nie dokopałam przez tę folię. Następna rzecz jest to taki cień do powiek w płynie złotym. No widziałam również, dziewczyny się bardzo zachwycają. Jest kilka kolorów, no ale ja oczywiście wzięłam złoty, więc chętnie go przetestuję. I tutaj mam... O Jezu. Jeszcze mam trzy rzeczy. Tutaj były trzy. Jedna mi wypadła i... Dobra. Tutaj jest galaretka do twarzy, czekajcie sobie gdzieś po polskiemu, hialuronowy żel do twarzy, aloe vera, więc
Widziałam również recenzję, zapowiadał się mega, więc wziąłam jeden dla mojej mamy, jeden dla mnie, bo był właśnie w fajnej promocji, która się rzadko zdarza, więc od razu zakupiłam. I ostatnia rzecz również z tej serii tlenowej, więc jestem mega ciekawa, tlenowa maseczka do twarzy. No, bardzo mnie ta seria ciekawi. Ja uwielbiam mieć super odżywioną, nawilżoną skórę. Tak wygląda opakowanie. Jest taka niebieska. Widzę, że jest dość gęsta. Tak, jest dość gęsta. No, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Będę musiała to wszystko sobie powolutku przetestować. Napiszcie mi koniecznie, co Wam się spodobało w dzisiejszym haulu. Czego jesteście ciekawi, czy chcielibyście zobaczyć jakiś test. Piszcie, piszcie. Ja na pewno bym chciała przetestować i zrobić recenzję na grupę tej gąbeczki, jak i oczywiście tego cienia, tej pomadki płynnej, matowej. No i to mnie bardzo ciekawi. I ta pasta. Kurczę, dużo tego. Naprawdę fajne zakupy zrobiłam. Jestem bardzo zadowolona. I były fajne promocje właśnie. Także super. Tylko korzystać, używać i niech się sprawdza. I teraz już co? Będę się żegnać, bo trochę się nagadałam, wszystko pokazałam. Trzymajcie się ciepło, odpowiadajcie na moje pytanie, co Wam się najbardziej spodobało, czy coś testowaliście, mieliście, a ja już uciekam. Trzymajcie się, pa pa!